czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na pierwszy poradnik do Hunt Showdown. Nazwałem go poradnikiem dla bardzo początkujących, ponieważ no, omówię tutaj takie totalne podstawy. Powiem tak naprawdę, na czym ta gra polega, także jeżeli jesteście tacy dosyć zaawansowani, czy tam nawet nie zaawansowani, tylko zaczynacie, ale już coś tam ogarniacie, to niektóre kwestie, które będę poruszał, mogą was nieco dziwić, ale no... Myślę, że parę osób mi w ogóle pisało, że zaczyna właśnie Hunta i no i mają spore problemy. Jednak no trzeba przyznać, że Hunt Showdown to gra, jeden youtuber powiedział anglojęzyczny, że to jest hardkorowa gra po prostu. No i to jest prawda, bo tutaj jeden pocisk, jedna kula, giniesz. Jeden nawet nieszczęsny zombiak za plecami może cię drasnąć, później dostaniesz ze Sparksa w ciało nawet, nie w głowę i finito, sprawa skończona. No także naprawdę w Huncie jest ciężko, już samo to otoczenie jest groźne dla nowych graczy, więc myślę, że sobie po prostu omówimy takie totalne podstawy dzisiaj. Dobra, ale do rzeczy, jesteśmy w menu głównym na razie. Co najbardziej w menu głównym interesuje właśnie nowych? No to przede wszystkim zakładka łowcy, aczkolwiek to też nie do końca, ponieważ no tak, ja już mam tutaj zwerbowanych 5, nikogo więcej nie zwerbuję. Dzisiaj przejdziemy sobie za chwilę takim podstawowym totalnie łowcą. Znaczy teoretycznie na początku ta zakładka też nie jest jakoś super istotna, ponieważ wcale nie macie jakoś super dużo rzeczy do wyboru. Na pewno będzie Winfield C. Wbrew pozorom, Winfield to jest całkiem przyzwoita broń. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest najlepsza broń w grze ze względu na swoją jakby porównanie ceny, jakości i sposobu używania tejże broni. No Winfield jest specyficzny, jest dosyć szybko strzelny, także ewentualnie nie każe tak mocno jakby nieumiejętności jeszcze początkowych w strzelaniu jak inne bronie, jak na przykład Sparks, gdzie no trzeba solidnie trafiać, bo może być problem, bo on się długo przeładowuje i tak dalej. To Winfield troszkę to wybacza. No i do tego mamy podstawowy rewolwer Coldwella. No nic szczególnie fajnego, no ale cóż, tak się zaczyna, więc tyle. Nóż. Moim zdaniem to jest... To chyba można nóż chyba brać od samego początku. Jeżeli jesteście nowi, to jest totalny must have. Nawet jeżeli nie jesteście nowi, to jest praktycznie totalny must have. Czasami bierze się ten... kastet zamiast noża, ale o tym powiem w trakcie rozgrywki. Nóż bierzecie zawsze, po prostu i tyle. Tutaj sobie wystarczy zakodować i tak robić. No, kosztuje tylko $9, nawet jeżeli będziecie mocno spłukani, bez noża się nie ruszacie, no bo po prostu jest naprawdę ciężko. Dalej, zestaw pierwszej pomocy. On się chyba nie odblokowuje na samym początku, on się pojawia chyba dopiero z czasem, ale no wziąłem go na wszelki wypadek, bo bez zestawu pierwszej pomocy rozgrywka również jest mocno ciężka, chociaż oczywiście w ostatnim od odcinku niedawno widzieliście, jak grałem totalnie darmowym hunterem bez żadnego leczenia i udało się coś tam zrobić, ale oczywiście no to jest podstawa, to są dwie rzeczy totalnie podstawowe, do tego sobie można dodawać, co tam się tylko żywnie podoba, aczkolwiek na tym wczesnym etapie no ja tutaj nie wybrałem niczego, bo prawdopodobnie nie będziecie mieli za bardzo niczego odblokowanego. Palak ten tani się dosyć szybko odblokowuje, to jest fajna rzecz do palenia hunterów, ale to jest już później, o tym sobie powiemy kiedy indziej. Dzisiaj takie totalne podstawowe szkolenie, że tak powiem, zrobimy. Dobra, taki łowca. Druga sprawa to oczywiście ta zakładka graj. To nas interesuje, bo w Huncie mamy, jak widzicie już, jak tylko kliknie się graj, mamy dwa tryby rozgrywki. Bounty Hunt oraz Quick Play. Quick Play, znaczy tak, sedno gry to jest Bounty Hunt. Tutaj chyba nie ma co ukrywać. Quick Play jest po prostu dodatkiem, który też spełnia jakąś tam funkcję w grze. O tym sobie powiemy także innym razem. Ale zasadniczo Bounty Hunt. To nas właśnie interesuje. Zadaniem jest tutaj oczywiście wytropienie bossa, później zabicie go, wypędzenie oraz zabranie tego tytułowego bounty, wyniesienie za mapę, za to dostajemy nagrodę. No, oczywiście po drodze mnóstwo mobków, mnóstwo innych graczy zapewne, więc no, na pewno nie będziemy się nudzić. Ale dobra, nie będę tutaj już więcej nudził w menu głównym, po prostu sobie klikniemy. I tak, to jest kolejny ekran, który jest istotny. Mamy dwa kontrakty do wyboru, losowy i konkretny. Dzisiaj pójdziemy sobie na... No ja zazwyczaj gram losowy... Pójdziemy sobie na losowy, zobaczymy. No to tutaj jak chcecie, bo ogólnie moim zdaniem, no właściwie nie, to już powiem już podczas gry. Kolejna sprawa to macie trzy tak jakby modele rozgrywki. Możecie grać solo, możecie grać randomy tak zwane, czyli z losowym towarzyszem oraz możecie zaprosić sobie kogoś do gry. Na początek polecam grać albo solo, albo zaprosić sobie znajomego do gry, bo granie z randomem jest, no nie, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł na
na początek. Ogólnie to jest naprawdę fajna rzecz, ale nie na start. Tak, po pierwsze możecie, jeżeli traficie na kogoś naprawdę mocnego, to zwyczajnie nie będziecie za nim nadążać, nie? Bo doświadczeni gracze, czy tam po prostu gracze, którzy już coś tam ogarniają, potrafią się poruszać w miarę szybko po mapie, nie robiąc zbyt wiele hałasu. Wy na początku możecie mieć z tym problem, no i po prostu mocno wam ucieknie ten drugi gracz. Będziecie starali się za nim za wszelką cenę nadążyć, dostaniecie jakąś kulę w plecy, bo się nie będziecie wystarczająco rozglądać. No i to nie będzie fajne. Ewentualnie traficie też na jakiegoś drugiego noobka, gdzie bez komunikacji będziecie mieli spore problemy i sobie tylko prawdopodobnie utrudnicie wzajemnie życie. Dlatego no moim zdaniem nie. Moim zdaniem solo oraz granie ewentualnie ze znajomym. Dlaczego? To już wam powiem podczas rozgrywki. Dlaczego? Dobra, tyle. Okej. Okay. Robimy cięcie i się widzimy podczas gry. Dobra, jesteśmy już na mapce. Czekajcie. Tak, gramy na starej mapie tak zwanej. Ja ją określam po prostu mianem rozrywisko i teraz istotna sprawa. Jak tylko zaczynacie grę, okej, przygotuj się, ruszamy. Właściwie nie, zanim przejdę do tego, jak tylko zaczynacie grę, to sobie skampię przy drzewku. I tak, moim zdaniem, jeżeli dopiero zaczynacie grę, czyli no nie wiem, zrobiliście sobie jeden rajd, czy tam dwa, czy nawet w ogóle zero, jeżeli tak jest, nie macie zbyt dobrego sprzętu, to najlepiej zacząć po prostu od uczenia się poruszania, poznawania świata i tak dalej. Darujcie sobie walki z innymi graczami na razie, darujcie sobie nawet robienie bossa i oczywiście będziemy zbierać wskazówki, ale ostatecznie raczej sobie, doradzałbym jednak zostawić tego bossa, szczególnie jeżeli mamy mapę i mamy tylko jednego bossa, no to naprawdę będzie to ciężko zrobić. Tutaj mamy rzeźnika, szczególnie grając solo, nawet jeżeli gracie we dwóch w jakimś duecie, no to wtedy można już coś próbować, ale szczególnie jeżeli gracie ze znajomym, który ogarnia, to wtedy można próbować, ale jeżeli gracie solo na początek, no to nie, radziłbym po prostu poruszać się po mapie, poznawać świat, nauczyć się tak jakby tych mobków, bo ja oczywiście przeciwników tak jakby dzielę na trzy kategorie. Troszkę tu będę nasłuchiwał jeszcze, czy nikt się nie zbliża, bo tu może być resp niedaleko. Przeciwników dzielę na trzy kategorie, czyli tak, mobki, czyli wszystkie to całe otoczenie, które tu się porusza, gracze, no tutaj wiadomo, oraz bossowie, czyli no ci goście, którzy się spawnują w określonych lokacjach i trzeba ich tam ubić i wynieść to bounty. Najpierw właśnie zająłbym się, szczególnie zaczynając grę, zająłbym się poruszaniem po mapie, z waszej strony w sensie, jako nowi gracze nauczyłbym się poruszać po mapie i poznał mobki. Później dopiero zabrałbym się za łowców i za bossów, chyba tak to odmieniam. Dobra, podstawy, poruszanie się w WASD oczywiście, z shiftem się biega, kuca się z kontrolem, jeżeli naciśniecie, jesteście w pozycji takiej przykucniętej. Oczywiście kucając poruszacie się ciszej, to jest bardzo ważne, dźwięk jest równie ważny w huncie co wzrok. Kucając poruszacie się ciszej, ale tutaj kolejna istotna sprawa, słychać was mimo wszystko, wy też możecie słyszeć innych łowców, jeżeli poruszacie się kucając, to nie jest tak jak w CS-ie, że na shifcie nic nie słychać, te kroki są oczywiście słyszalne i to niekiedy naprawdę nieźle słyszalne, no tylko że musi być cisza tak jakby dookoła, wsłuchujecie się, nic nie słychać, nie? Słychać. I to inni łowcy także słyszą, nie tylko wy. Także na kucaku słychać, jak jest cisza, to naprawdę słychać. Jak są tam wystrzały, jakieś zombiaki i tak dalej, to możecie sobie spokojnie, nawet walcząc z graczami, tak się poruszać. No ale oczywiście walka z graczami to jeszcze nie na dzisiaj. Dobra, celowanie. Prawy przycisk myszy oczywiście celujemy w ten sposób, tak jakby z biodra, bo normalnie broń jest opuszczona, biegamy no jakby z opuszczoną bronią. Przy prawym przycisku myszy celujemy z biodra i w tej sytuacji naciskając shift, nie bez przytrzymania, celujemy przez celownik. Podstawy totalne. Jeżeli przeciwnik jest blisko, to strzelamy z biodra, jeżeli jest dalej, to z celownika, no to jakby sobie wyczujecie w trakcie. Dobra, myślę, że możemy zacząć się poruszać i poszukamy sobie jakichś przeciwników, czyli mobków. Powiem wam szczególnie, jak wykańczać poszczególne mobki, bo one wbrew pozorom, niektóre z nich są naprawdę groźne. Ważna sprawa to także to, że dookoła mapy, przy krawędziach, mogą się spawnować inni gracze. To jest też już bardziej zaawansowana wiedza, więc nie będę tego dzisiaj omawiał.
po prostu na waszym miejscu bym się wstrzymał z poruszaniem, nie wiem, przez minutę pierwszą, dwie minuty, spokojnie w jakichś krzakach skampić i dopiero sobie później z czasem ruszać, nawet gdzieś przy krawędzi mapy może. Dobra, ale do rzeczy. To jest zombiak. Okej, okay, usłyszał nas, idzie w naszą stronę. To są, czy granty po angielsku, grant, nie? W każdym razie, no podstawowy przeciwnik. Po to wzięliśmy nóż, żeby ich właśnie wykańczać. I tutaj od razu przejdźmy do rzeczy. Tak, mając broń do walki w zwarciu, nawet tą do walki na dystans, możemy wykonywać ataki wręcz. I tutaj są dwie możliwości. Jeżeli po prostu naciśniecie, to wychodzi taki szybki, krótki atak. Jeżeli przytrzymacie lewy przycisk myszy, to wychodzi taki silny atak. Jeden atak silny nożem zabija zombiaka na hita. I to jest podstawowa informacja. Do tego potrzebny jest przede wszystkim nóż, żeby czyścić na spokojnie te zombiaki, bo no, z innego rodzaju uzbrojeniem typu walenie kolbą, bo też można oczywiście kolbą tłuc, no to zabiera sporo czasu. Jeżeli traficie na 4 zombiaki, to możecie mieć spore problemy na początku. Dlatego właśnie nóż do tego jest potrzebny, żeby przede wszystkim wykańczyć zombiaki. Jeden silny cios, zombiak jest martwy. To warto wiedzieć. Oczywiście korzystając tutaj sobie jeszcze, jak naciskamy E, to sobie sprawdzamy, gdzie jest wskazówka. Takie niebieskie punkciki to właśnie wskazówka, którą trzeba zebrać. Pójdziemy sobie tam, bo tutaj raczej graczy nie ma. Więcej zombiaków, one często są zajęte, nie? Możemy naprawdę blisko nich podejść na kucaka i one nawet nas nie wyspotują. Zobaczymy, jak blisko. Widzicie? Mogę praktycznie, o, jeszcze jesteśmy za plecami, nie? Ale patrzcie, o, dopiero teraz mnie wyspotował. Ciężki atak, znaczy ciężki, no powiedzmy ciężki atak, nazwijmy to tak. Drugi ciężki atak. Widzicie ten żółty pasek na dole? Żółto-czarny właściwie. O, okej, okay, dobra, już robię bossa w tym momencie. Więc my tam raczej się nawet nie będziemy udawać. Także tak, ciężkie ataki. No to nie zbierzemy wskazówek, ale mniejsza z tym. Ciężkie ataki zabijał zombiaka na hita, tak. Dwa lekkie także zabijał zombiaka. Dobra, wyczyścimy tych i tutaj mamy kolejnego przeciwnika. To jest pancerny. Z nim są zdecydowanie większe problemy, ale... Dwa razy dostał nożem. Tylko że nie miałem staminy już. Ten żółty pasek się zużył. Trzeci raz i jest martwy. Nóż także jest potrzebny właśnie na pancernego. Trzy ciężkie ataki nożem na pancernego wystarczają, żeby go zabić. Tylko trzeba uważać na staminę. Dwa zombiaki plus pancerny. No już nie mamy staminy tak naprawdę. No i są problemy. Dobra, mamy dwóch przeciwników z głowy podstawowych. Ich się zabija naprawdę bardzo łatwo. Zobaczmy teraz lekkimi atakami zombiaka. Dwa ataki porobione. Także tak to wygląda. Zombiaki mogą nosić trzy rodzaje broni. Pochodnie, tasaki oraz po prostu nie mieć nic. Pochodnie podpalają, tasaki wywołują krwawienie, zwykłe uderzenia nic nie robią. No trzeba, znaczy nawet te wskazówki tak jakby podpowiadają, żeby najpierw zawsze wykańczać tych z podpalaniem i z krwawieniem, bo jeżeli właśnie podpalanie jest wredne, bo to później trzeba gasić, jeżeli się podpalicie. Tam na górze jest kajt, zaraz wam pokażę co to robi właściwie. Także no na te podpalające i z tasakami trzeba uważać, bo wywołają krwawienie albo podpalenie i jest niefajnie. Hive. To jest bardzo wredna jednostka. Jeżeli nas zobaczy, zresztą pokażę wam. On wypuszcza takie dziadostwa małe. Lecą na nas, zobaczcie co wywoła. Jesteśmy zatruci. Headshot oczywiście zabija Hive'a na hita. Jeżeli nie traficie w głowę, to no nie wiem, chyba ze 3 strzały trzeba wsadzić z Winfielda. Nawet nie wiem, powiem szczerze. Ze 3 strzały przypuszczam trzeba z tego Winfielda wsadzić, żeby Hive'a zabić. Zasadniczo ich się wykańcza albo z daleka, nożem można z bliska, ale trzeba naprawdę blisko, znaczy trzeba szybko to zrobić po prostu. Hive was trochę zatruje i tyle. Dwa hity z noża i Hive nie żyje. Dobra, mamy pancernego, więc jak pamiętacie 3 ciosy po pancernym. Także hajwy zasadniczo, znaczy problem z hajwami jest taki, że oczywiście można headshota im wpakować, ewentualnie no w tej sytuacji ciężko byłoby to zabić nożem, bo włażąc na drabinę on by nas zapewne zauważył, zacząłby nas atakować i byłyby spore problemy. Strzelając z kolei już teraz pół mapy wie, że tutaj jesteśmy, więc no to też nie jest dobre rozwiązanie. Hajwy się zasadniczo wykańcza albo bronią z tłumikiem, albo nożami do rzucania. Wy na tym etapie nie macie ani jednego, ani drugiego, więc po prostu hajwów najlepiej unikać. Trzecia opcja to palenie hajwów. Jeżeli macie takie latarnie chociażby,
Możecie jej podnieść za pomocą F, rzucić w Hive'a i on oczywiście spłonie natychmiast. Podobnie jest z pancernymi, oni też płoną natychmiast. Także no palenie właśnie tych silniejszych mobków jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Dobra, czyli mamy trzech podstawowych przeciwników za sobą. Tak, palenie to jest dobry pomysł, to jest jak najbardziej dobry pomysł. Dobra, no szukamy kolejnych w takim wypadku. No, oni już podnoszą bounty, my pójdziemy sobie naokoło. Dobra, zostawmy tą latarnię. Pójdziemy sobie naokoło, bo nie chcemy na razie się z nimi tutaj spotykać. Wam też radzę, na początek, jeżeli macie taką sytuację jak ta... Okej. Jak macie taką sytuację jak ta, to po prostu unikajcie walki, pobiegajcie po mapie, poznajcie otoczenie i tyle. Kruki. To nie jest przeciwnik zasadniczo. Je można zasadniczo też spalić, ale no zazwyczaj po prostu je się omija, bo jeżeli podejdziemy blisko, one... Na razie są cicho, nie? Teraz zaczynają gadać głośniej. Jeżeli podejdziemy bliżej, albo zrobimy jakiś hałas, staniemy na gałązkę, czy cokolwiek, czy strzelimy koło nich, one się płoszą, zaczynają uciekać. Robią nie dość, że sporo hałasu, to jeszcze widać je na mapie. To jest oczywiście tak jakby znacznik dla przeciwników. Jeżeli wbiegniemy w kruki, to przeciwnik automatycznie wie, gdzie jesteśmy. Oczywiście tak jakby no chcemy chcemy ich unikać, kłócając oczywiście możemy spokojnie obejść się dookoła, nawet idąc, musicie to wyczuć, dlatego właśnie mówię, że poznawanie świata jest ważne, musicie to wyczuć, bo jeżeli powiedzmy podejdziemy blisko, one się budzą, ale jeżeli odchodzimy od nich, to one już przestają być tak jakby poruszone, już dają sobie spokój, jak podchodzimy, widzicie? Krzyczą głośniej, jak odchodzimy, już się ściszają, także musicie wyczuć, jak się wokół nich poruszać. Nie zawsze trzeba kucać kilometr od kruków, czasami można spokojnie, powiedzmy, przejść, tylko właśnie no, trzeba uważać na to, żeby się poruszać od nich, nie do nich, tylko od nich i wtedy one się uspokajają, patrzcie, no. Już z takiej odległości mnie wyczuwają, a jak się cofam... Już się uspokajają i wszystko jest w porządku. Także to nie jest zasadniczo przeciwnik, to jest taki jakby znak alarmujący. Dobra, no idziemy dalej. Był pancerny, był ul, były zwykłe zombiaki, były kruki. Czyli no kruki po prostu omijamy. Jeżeli je spłoszycie, nie chcę tego robić, bo ci gracze mogą gdzieś tu być w pobliżu. Okej, oni lecą tam w ogóle do wyjścia. Dobra, musimy się trochę sprężać, ewentualnie sobie zaczniemy kolejną podróż. Poszukamy sobie jeszcze kolejnych przeciwników. Oczywiście spacją się skacze przez płoty, przez wysokie się nie da przeskoczyć. Tam są kruki. Spłoszymy je, zobaczycie co się dzieje. One zawsze lecą w kierunku przeciwnym do tego, z którego nadbiegliście. To też jest znak dla graczy. Jeżeli gracze byliby naprzeciwko nas, widzieliby, że kruki lecą w ich kierunku, no to wiedzieliby tak jakby... O, fajnie, pieski. Wiedzieliby, że biegniemy w ich stronę. Dobra, pieski, kolejny przeciwnik. To jest rzeczywiście wredny przeciwnik. Podobnie jak ule, o ile jest zombiaki pancerny, to jest coś łatwego do zrobienia. O tyle ule są dosyć wredne, szczególnie na tym wczesnym etapie, jeżeli nie macie żadnych cichych broni. Tak samo jest z pieskami. Widzimy jednego, ale to jest pewne, że tutaj gdzieś jest jeszcze w pobliżu jakiś kolejny. Okej, zauważyły nas. Oczywiście można go zabić nożem, ale to jest trudne. Najlepiej na niego zaszarżować tak jakby chwilę przed tym, jak na nas skoczy. Ale zasadniczo pieski są wredne. Czekajcie, tam są kolejne, podejdziemy do nich, zobaczę, pokażę wam co one robią. Okej, jest jeden samotny, więc... Bo czasami są dwa, czasami są cztery. Patrzcie. Zadaje nieduży damage. I krwawienie oczywiście. Jeżeli są cztery pieski, jeden wam zada damage, zanim zabijecie je wszystkie, to możecie się na śmierć wykrwawić. Także to jest coś na pewno wrednego. Z pieskami trzeba uważać, jeżeli są cztery. W ogóle na waszym miejscu, na tym etapie jednak nie próbowałbym z nimi walczyć, bo one są wbrew pozorom wredne, one skaczą na ciebie i odskakują do tyłu, więc jeżeli skaczą i ty wtedy, jeżeli cię zranią i ty wtedy zadasz tak jakby cios nożem, to one zdążą odskoczyć i naprawdę można się na początku sporo z tymi psami pomęczyć, zanim się nauczycie z nimi walczyć, aczkolwiek polecam też spróbować, bo jednak jeżeli umiecie je zabijać nożem, to wiele pomaga. Oczywiście headshot w głowę zabija takiego pieska na hita. Oni już prawdopodobnie wychodzą. Tak, już wychodzą, więc mamy mało czasu. Headshot... A, jeszcze patrzcie, uderzenie kolbą. Tutaj też, jeżeli uderzamy kolbą, bez celowania, jeżeli naciskamy lewy przycisk myszy, to uderzamy bronią. Dobra, wyszli, mamy mało czasu. Przy czym
silny atak przy przytrzymaniu, słaby atak przy lekkim po prostu naciśnięciu. Jeżeli chcecie zabić zombiaka kolbą, to jeden silny atak plus jeden lekki zabija zombiaka. I tyle. Tak jak nożem jeden silny wystarczy, no to w przypadku uderzania bronią trzeba jeden ciężki, jeden lekki. Dobra, kruki mamy. Pieski też się już pojawiły. Pancerne, ule. Nie ma diabłów wodnych, a ja chciałbym wam bardzo pokazać. Oczywiście w wodzie też polecam się poruszać. Ona mocno spowalnia, wywołuje sporo hałasu i męczy, tak jakby łowce. Więc no, poruszanie się w wodzie też jest ryzykowne. Zawsze trzeba uważać, bo najłatwiej jest po prostu was wysnajpić, jeżeli ruszacie się w wodzie. Ale z drugiej strony czasami jest sporo krzaków wokół wody, więc można... Ta misja za 4 minuty się skończy. Więc można się jakoś ukryć. Dobra, zębiaki. Oczywiście ten żółty pasek, bo nie wspomniałem o tym, regeneruje się, kiedy nie biegacie i kiedy nie atakujecie, nie skaczecie. Więc jeżeli idziecie normalnie... Żółty pasek się regeneruje. Czekajcie, słyszałem gdzieś spopielacza. Tak, to jest kolejny przeciwnik, pójdziemy sobie do niego. Spopielacz. To jest bardzo wredna rzecz. On się pojawił niedawno. Widzicie go tam? Taki podpalo... O, tam jest dwóch ich w ogóle. O, to widzicie. O, jeden się... Patrzcie jak duży dystans się striggerował na nas. I je się zasadniczo zabija kolbą. Trzy, cztery i pięć lekki. Przy czym, czyli tak... Zaraz pokażę wam jeszcze drugi sposób, tak jakby na ich zabijanie. Musicie cztery razy ciężkie ataki kolbą wykonać i jeden lekki. Przy czym już po czterech atakach ciężkich nie będziecie mieli staminy. Więc ten lekki atak będzie troszeczkę wolniejszy, bo będzie bez staminy zadawany. Oczywiście bez staminy można atakować, ale te ataki są wolniejsze i tak dalej. Czyli no, ubiliśmy dziada. Cztery ataki ciężkie, jeden lekki. Kolbą oczywiście, no i tak czasami te spopielacze zadadzą wam damage, nawet jeżeli wykonacie podczas tych waszych ataków, mogą też was uderzyć, więc... Okej, dobra, strzelamy. To się dzieje, kiedy zaczynacie do nich strzelać. Wybuchają, ewentualnie jeżeli zranicie ich nożem. To jest też właśnie kwestia taka, że oni również wówczas eksplodują. Podpalają was, są wtedy bardziej wkurzeni. No i to zdecydowanie nie jest dobre. Dobra, kurde, mamy 2 minuty. Także, no, to jest kolejne elementy alarmujące. Pieski i kury czasami są, takie w klatkach. One, jeżeli podejdziemy blisko lub wywołamy jakiś hałas, zaczynają szczekać głośno, ewentualnie gdakać. Oczywiście możemy ich się pozbyć, niszcząc tą latarnię na górze. Idziemy do wyjścia powoli. Niszcząc tą latarnię na górze. Przy czym, no też, jeżeli strzelicie, to i tak wywołacie hałas, więc pół mapy będzie wiedziało, gdzie mniej więcej jesteście. Dlatego zasadniczo... Pieski i kury niszczy się także bronią z tłumikiem albo nożami do rzucania. Ewentualnie wrzuca się też tam latarnie, te latarnie takie, które podpalają. Ale no to rzadziej. No i głównie zasadniczo się pieski po prostu zwyczajnie omija. Pieski i kury, żeby nie wywoływały żadnego hałasu. Przy czym też, jak zbliżymy się do nich, to one zaczynają tak warczeć albo gdakać ciszej i później dopiero jak wywołam jakiś większy hałas, to się tak już rozpętuje na całego. Dobra, jeszcze kwestia biegania. Widzicie zapewne w lewym dolnym rogu. Okej, mamy tylko minutę, ale zdążymy. W lewym dolnym rogu taką ikonkę płuc. Jeżeli przez długi czas biegniecie, nasza postać się zwyczajnie męczy i ona przestaje, znaczy biegnie sprintem w dalszym ciągu, ale biegnie troszeczkę wolniejszym sprintem. Musimy później na chwilę zacząć się poruszać tak normalnie. Zobaczycie za chwilę, że te płuca zniknęły. No i znowu sobie możemy biec normalnie. Dobra, tam widzicie, mamy pancernego. Spróbujemy go zabić strzelaniem. Raz, dwa, trzy. Oj, nie trafiłem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Praktycznie cały magazynek musiałem opróżnić, żeby zabić go strzelaniem. Dobra. To by było na tyle. Chyba wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy, czyli jak sobie radzić z otoczeniem. Jeszcze się tak zastanawiam, czy na pewno... Nie spotkaliśmy diabła wodnego.
nie spotkaliśmy diabła wodnego, to jest na pewno problem. Spopielacze, to bardzo ważne, oni są groźni, oni naprawdę na dużą odległość was mogą usłyszeć, więc ich po prostu na razie polecam unikać. Ewentualnie jak jest jeden, spróbować sobie go ubić kolbą właśnie. Ewentualną opcją jest właśnie kastet. Kastet to jest zasadniczo, on jest zasadniczo gorszy od noża, plus jest taki, że on sobie lepiej radzi ze spopielaczem, więc no tutaj jest, macie jakby wybór między nożem a kastetem. Ja polecam mimo wszystko nóż, a spopielacze bić kolbą albo zwyczajnie unikać. Oczywiście niczego nie zrobiliśmy. Dobra. Czy wszystko powiedziałem, co chciałem? Tak, teraz plus jest taki, że jeżeli na początku unikacie walki i po prostu będziecie się uczyć mapy, będziecie się uczyć poruszać i tak dalej, to jeżeli wyjdziecie, nie robiąc nic praktycznie, ja tu nie zrobiłem dosłownie nic, i tak mój łowca dostał te 3 punkty doświadczenia tak jakby, i możemy wtedy sobie jakiegoś traita wybrać. Na początku nie macie ich zbyt wiele do wyboru, ale tak, jest chociażby determinacja, z tego co pamiętam, jest hard, jeżeli dobrze mi się wydaje, i z takich wczesnych, co tam jeszcze takiego fajnego było? Przekaźnik, to są traity, które polecam brać na początek. Determinacja, szybsze odzyskiwanie wytrzymałości. Dzięki temu możemy biegać szybciej? No po prostu stamina nam się szybciej regeneruje, mówiąc krótko, więc szybciej biegać zasadniczo nie możemy, ale szybciej nam się regeneruje stamina. Hard, to nam zwiększa, tak jakby sprint na pełnej prędkości trwa dłużej. Czyli jak widzieliście tą ikonkę płuc, ona się pojawia jak się zmęczymy. Jeżeli mamy harta, to czas zanim się zmęczymy jest po prostu dłuższy, możemy dłużej biec na tym sprincie. Przekaźnik, to z kolei sprawia, gdzie jest przekaźnik? Tu. Że jeżeli podniesiemy wskazówkę, to się leczymy. To jest na początku dosyć ważne, bo mogą was poobijać jakieś zombiaki, mogą was poobijać, ja nie wiem, cokolwiek, więc przekaźnik nie jest takim złym wyborem, moim zdaniem, na początek. Także ja bym te jeden właśnie z tych trzech traitów zaczynając brał. Ewentualnie jeszcze opcją jest lekarz, on sprawia, że krócej się bandażujemy, ale to też nie jest aż tak strasznie istotne na początku, wydaje mi się. Dobra, weźmiemy sobie tutaj determinację, temu gościowi damy. I tyle. Co tu więcej dodać? Jeżeli chodzi właśnie o te spopielacze, bo zacząłem mówić, no to właśnie lepiej ich na początku unikać i z takiej dosyć dużej odległości, bo one słyszą po prostu. Jeżeli zaczną was gonić, nie uciekajcie, one i tak was dopadną, wtedy już musicie je po prostu bić i tyle. Jeżeli będziecie uciekać, zaczną was tłuc po plecach, to nie jest dobre wyjście, trzeba je bić i tyle. 4 razy kolbą, czyli no mam nadzieję, że zapamiętaliście. Jeden silny cios nożem, żeby zabić zombiaka. 3 silne ciosy nożem, żeby zabić pancernego. Żeby zabić ul, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, 2 silne ciosy nożem, ale zasadniczo ule najlepiej palić tymi latarniami na tym etapie, jeżeli zaczynacie grę. Najlepiej palić latarniami. Jak macie noże do rzucania, ewentualnie jakąś broń z tłumikiem, wtedy zabijacie spokojnie. Celujecie headshota i zarówno nożami, jak i bronią z tłumikiem, gdzie headshot, czyli liczy się to trafienie w tą głowę, która jest tak odchylona z boku. Nie w ten centralny ul, tylko w głowę. No jak to headshot, nie? No ta głowa jest odchylona z boku, więc to może być mylące, ale jednak w tą głowę trzeba celować. Dobra, mamy ule. Dalej, pieski. No z pieski najlepiej unikać. One zawsze są w grupie. Także je najlepiej unikać. Jeżeli są 2, to jeszcze możecie je tam zabić nożem. Przy czym zawsze, jak idą w waszym kierunku, trzeba na nie zaszarżować i uderzyć. Nie czekacie, aż na was skoczą, bo one wtedy odskakują. Zaraz po skoku na was odskakują w tył. Więc po prostu... To jest trudne. Warto spróbować z nimi powalczyć na początku, żeby po prostu się nauczyć je jakoś kontrować. Najlepiej właśnie złapać gdzieś jakiegoś jednego, przyciągnąć. No to też może być trudne. Też musicie wyczuć tak jakby, kiedy was te zwierzęta będą wyczuwać, nie? Kiedy was będą zauważać, z jakiej odległości, czy na kucaku, czy nie. Pieski też mają dosyć duży dystans, jeżeli chodzi o wyczuwanie przeciwników. Także z nimi też są dosyć szybkie. Uciekanie przed nimi też jest ciężkie. Chyba że przeskoczycie przez jakiś płot, to one już za wami, czy w budynek jak się schowacie, to one już za wami nie przeskakują i tak dalej. Co jeszcze? Chyba tyle. Diabły wodne. Ich wam nie pokazałem. To są takie... Je słychać i widać w wodzie. One takie jakby kręgi na wodzie tworzą. Diabły wodne... Ich po prostu unikacie.
Jeżeli są w wodzie, po prostu obchodzicie gdzieś dalej, na kucaka w wodzie przechodzicie ewentualnie, żeby ich nie zbudzić. Jeżeli się zbudzą, wywołują sporo hałasu i płyną do was, więc musicie wtedy jak najszybciej spierdzielać z wody, za przeproszeniem. No przy czym nie, ich się nie zabija i od nich się po prostu ucieka. Nawet ja na tym wyższym, że tak powiem, nie wyższym, wyższym poziomie kąta, nawet jak mam wszystkie bronie już dostępne, to ja i tak po prostu je omijam albo po prostu biegnę szybko przez jakąś krótki odcinek wody, żeby nie zdążyły mnie dopaść, nie? I tyle. To tak, to z diabłami wodnymi. Przy czym no, one są tylko w wodzie, więc to nie jest takie zagrożenie, które was wszędzie dopadnie. Więc sami się, jeżeli wpakujecie w nie, no to zginiecie. Bo jeżeli chodzi o pieski, spopielacze, to one i w wodę wejdą i będą biegać. Spopielacze nawet mogą wam do budynku wpaść, także one są bardzo groźne. Jak was już wyspotują, to zaczną głośniej krzyczeć i biegać, więc to już wtedy wiecie, że już nie ma ucieczki. Chyba że właśnie uciekniecie za dużą bramę jakąś, czy w budynku, czy właśnie na polu. Ale zasadniczo ja po prostu klepać kolbą, jak już was zaczną tego gonić. Przy czym no oczywiście, przypominamy, 4 ciosy ciężkie, 1 lekki, przy czym lekki będzie opóźniony, ponieważ będzie bez staminy, ale i tak spokojnie sobie powinniście z tym poradzić. Co dalej? Czy o czymś jeszcze nie powiedziałem? Czy są jeszcze jacyś przeciwnicy, mobki jakieś, które powinienem omówić? No oczywiście kruki i kaczki. Właśnie, uważajcie jeszcze na kaczki, nie widzieliśmy ich. To jest dokładnie to samo. Kaczki i kruki to jest dokładnie to samo, tylko że kaczki są na wodzie, kruki są na lądzie. No je trzeba omijać po prostu. Ewentualnie jeżeli są na lądzie te, bo kaczek nie spalicie, jeżeli są kruki gdzieś na ziemi, to wtedy możecie je palić tym, tą latarnią, tylko musicie centralnie w nie trafić, bo jeżeli traficie obok, to się spłoszą. Ale no nie polecam, po prostu polecam kruki obchodzić naokoło i tyle. Tyle. Chyba to wszystko by było. No jeszcze oczywiście w tych kurnikach, czy tam klatkach są pozamykane psy i kury. No to z nimi oczywiście wiecie, jak się rozprawiać. To jest, myślę, że jasna sprawa. Nie rozprawiać się po prostu w ogóle, tylko obchodzicie naokoło, cichaczem przechodzicie. Ewentualnie właśnie trzeba zniszczyć tą latarenkę nad nimi. No czasami warto je strzelić i zniszczyć, żeby one hałasu nie robiły, ale to już zależy. Jeżeli, właśnie, to jest kolejna sprawa. Jeżeli już narobicie hałas, powiedzmy, nie wiem, będziecie musieli strzelać, bo czasami trzeba, nie? Jeżeli nie macie staminy, to czasami trzeba strzelać w tego pancernego, który was goni, czy w ul. Jak już narobicie hałasu, no to wtedy możecie spokojnie uśpić te psy, właśnie rozwalając tą latarnię. Ale zasadniczo lepiej zachować ciszę na początku. Jak najbardziej właśnie po cichu się nauczyć poruszać. Z czasem ogarniecie i będziecie tak jakby już mogli swobodniej to robić. Dobra, to by było na tyle. Tak, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten taki totalnie poradnik dla początkujących. Powiedziałem wam dzisiaj przede wszystkim, jak sobie radzić z otoczeniem. I to jest najważniejsze. W kolejnym odcinku powiem wam, jak sobie radzić z bossami oraz jak sobie radzić z łowcami. Z innymi łowcami. Przy czym to będzie takie mocno pokrótce omówienie. Ale tak, będziemy się później bardziej szczegółowymi elementami zajmować, plus właśnie mapa i tak dalej, omówimy sobie obie mapy i powiem także trochę o trybie quick play, bo jednak mimo wszystko warto zacząć od tych łowów, nie od quick playa, tylko od łowów. Jak poznacie świat na te łowy, nauczycie się radzić z otoczeniem, to wtedy warto zacząć grać quick play, ale to sobie już omówimy w kolejnym odcinku. Tak, myślę, że sobie zajmiemy się po prostu quick playem i innymi łowcami po prostu tą tematyką. Dobra, na dzisiaj będzie tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla was jakoś pomocny, że będąc totalnie nowymi graczami już nie będziecie ginąć od podstawowych mobków. Oczywiście to się zdarza nawet później, bo spopielacze chociażby są wredne. Jeżeli bijecie się z innym łowcą i wybiega na was spopielacz, no to naprawdę nie jest przyjemne. Czasami jest w stanie was zabić, bo jesteście zajęci innymi sprawami, nawet zombie jest w stanie was zabić. Ale no na początku właśnie warto się nauczyć z tym radzić, z tymi problemami radzić. Tyle, nie rozgaduję się. Jeszcze raz, mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Piszcie w komentarzach, czy to rzeczywiście wam jakoś pomogło. I tyle, to wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.